Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Arek Rybakowski, pracuję dla Intela, gdzie zajmuję się technicznym wsparciem sprzedaży do przedsiębiorstw z segmentu Enterprise, jak i do dużych instytucji publicznych w szerokim zakresie portfolio Intela, czyli coś znacznie więcej niż tylko procesory. A co to jeszcze jest? O tym za chwilę powiem. Na początek muszę Państwa zostawić na 15 minut z pozdrowieniami od naszych prawników. Za 15 minut wrócę, Państwo na pewno w tym czasie zdążą przeczytać. Żartuję oczywiście, to jest standardowa część prezentacji Intela. A dobrze, ja moją prezentację podzieliłem na dwie części i Państwo doskonale zauważycie, kiedy nastąpi przeskoczenie w tę drugą część, ponieważ te slajdy między sobą różnią się tak zwanym layoutem. Od razu będzie widać, kiedy zaczyna się druga część. W pierwszej części, troszeczkę z obowiązku, ale też z przyjemnością pewną, chciałbym Państwu powiedzieć właśnie, co sprzedaje Intel, co produkuje Intel, oprócz tego, że produkuje procesory, z czego jesteśmy oczywiście najbardziej znani. A w drugiej części mojej prezentacji chciałbym Państwu opowiedzieć, jak wygląda strategia, podejście, strategia Intela do rynku, do rozwiązań typu właśnie open source. Jak my się w tym wszystkim odnajdujemy, jaka jest nasza strategia. Dobrze, zacznijmy od procesorów, bo one są rzeczywiście naszym core biznesem, czyli czymś, za czym wyrośliśmy i co produkujemy, wydaje mi się, w miarę dobrze. Jeżeli chodzi o procesory dedykowane do rozwiązań serwerowych, do data center, to tutaj podstawą jest rodzina procesorów Intel Xeon. Jakby ich uzupełnieniem są procesory, koprocesor Intel Xeon Phi, dedykowany do rozwiązań typu HPC, czyli High Performance Computing, procesor Intel Atom, który na przykład dobrze pozycjonuje się w serwerach o dużym zagęszczeniu, dużym opakowaniu gęstości przetwarzania, i Itanium, który produkujemy, no, nie jest tajemnicą, we współpracy i głównie dla HP, też dla paru innych producentów, ale jakby HP jest tutaj jakby największym odbiorcą procesorów Itanium. Zatem jeżeli chodzi o ilość zainstalowanych, tak zwaną bazę, czyli ilość zainstalowanych serwerów, jesteśmy numerem jeden. Zdecydowana większość serwerów zainstalowanych we współczesnym data center oparte jest na architekturze x86 i na procesorach Intela właśnie, na procesorach Intel Xeon. Dosyć odważnie pozycjonujemy się też jako numer jeden w tak zwanej sieciówce, a to jest jakby pozycjonowanie siebie nie jest pozbawione podstaw, ponieważ to, że mówimy, że jesteśmy numer jeden w sieciówce, bierze się stąd, że w ciągu ostatniej dekady Intel sprzedał 600 milionów portów internetowych, co no, w różnej postaci, ale 600 milionów portów, co faktycznie pozycjonuje nas pod tym względem na pozycji pierwszej. W swoim portfolio posiadamy dosyć szeroką gamę kontrolerów, które stanowią podstawę budowy kart sieciowych, tudzież te karty sieciowe, adaptery konwergentne, wreszcie switche, w tym również switche top of the rack. Po akwizycji części biznesu QLogica mamy też własny produkt oparty na technologii InfiniBand, który nazwaliśmy taką dosyć ładną nazwą Intel TrueScale Fabric, i wreszcie Open Network Platform, czyli to są też switche, tak zwana rodzina switchy o nazwie kodowej Alta, która jest całkowicie oparta o nasz silicon i w ogromnej mierze wspiera standard OpenFlow, czyli jest jakby doskonałą bazą do budowania rozwiązań typu Software Defined Networking. Znowu numer jeden w storage'u. Dlaczego w pamięci masowej jako numer jeden? A tutaj powód jest również bardzo prosty, ponieważ w większości systemów pamięci masowej dostępnych obecnie na rynku różnych producentów najbardziej powszechnym procesorem stosowanym w tychże rozwiązaniach są to procesory Intel Xeon E5 z rodziny 2400 lub E5 z rodziny 2600. Dlatego mówimy, że jesteśmy numer jeden w storage'u. I wreszcie, jeżeli chodzi o storage, dyski SSD. Intel ma własny dział, który zajmuje się produkcją dysków SSD. Zarówno dysków SSD dedykowanych do rozwiązań klienckich, konsumenckich, biznes client, jak i dysków SSD dedykowanych do rozwiązań data center. Jeżeli chodzi o dyski SSD dedykowanych do data center, mamy takie trzy podstawowe modele. Model 910, jeszcze za chwilę powiem o nim kilka słów, i dwa modele S3700 i jego uboższy krewny S3500. Do tego w tej działce storage'owej oferujemy też taki produkt, to jest kawałek software'u, który jest właśnie Intel Cache Acceleration Software, który, jak sama nazwa wskazuje, służy do przyspieszania operacji I/O w tak zwanych legacy, czyli troszeczkę przestarzałych systemach pamięci masowej, bądź też takich, gdzie po prostu operacje I/O są wąskim gardłem. Numer jeden w software'ze. Tutaj też to twierdzenie jest oparte na tym, że akurat to jest dosyć naturalne, że z powodu ogromnej popularności architektury x86 posiadamy, no nie my posiadamy, tylko nasi klienci posiadają największą bazę, największą ilość zainstalowanych aplikacji właśnie zgodną z architekturą x86 i opartą w szczególności na procesorach Intela. Do tego dochodzi popełniony przez nas kilka lat temu zakup McAfee'ego. Kupiliśmy McAfee'ego, który jakby no zmieniał teraz branding, już nie nazywa się teraz McAfee, tylko nazwa się powoli zmienia na
Intel Security, czyli jakby następuje pełna inkorporacja McAfee'ego do Intela, ale przejęliśmy McAfee'ego z całym dobrodziejstwem jego inwentarza, czyli ze wszystkimi produktami. Branding produktów, nazwy produktów zostaną zachowane, natomiast nazwa McAfee jako firmy powoli będzie znikała z rynku i stopniowo będzie zastępowana przez Intel Security Group. Bliżej open source'a mamy takie kawałki software'u, które nazywa się Intel Distribution for Apache Hadoop, czyli to jest nasza dystrybucja Hadoopa oparta w całości, znaczy w ogromnej części, nie w całości, ale oparta w ogromnej części o dystrybucję open source'ową z Apache Foundation Software. I mamy swoją dystrybucję file systemu Luster. Oba te produkty jakby wywodzą się z community open source, natomiast myśmy przejęli ten kod, dołożyliśmy do niego własne kawałki plus parę, no właśnie, parę naszych, tylko i wyłącznie naszych narzędzi i uczyniliśmy z tego produkt komercyjny, który sprzedajemy po prostu na zasadzie software'u licencjonowanego. Mamy też coś takiego, co się nazywa Intel Data Center Manager. Jest to nic innego jak software, którego zadaniem jest nadzorowanie, monitorowanie, sterowanie, definiowanie polityk w data center związanych z poborem mocy, sterowaniem poborem mocy przez serwery na poziomie racka, bądź też szafy rack, bądź też całego data center. No i coś, czego nie muszę głębiej wyjaśniać, czyli nasze kompilatory. Akurat te kompilatory nie są darmowe, ale są bardzo, bardzo dobre narzędzia, z których Intel też raczej słynie. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie procesorów Intel Xeon, czyli tych dedykowanych do data center, rozwiązań serwerowych data center. Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Mamy trzy podstawowe rodziny, czyli Intel Xeon E3, E5 oraz E7 z takimi przyrostkami jak V2 bądź też V3, co po prostu oznacza kolejną generację tejże rodziny. Obecnie w przypadku E5, E7 jesteśmy na poziomie generacji drugiej, V2, a w przypadku Xeona E3, czyli tego najmniejszego, w cudzysłowie, jesteśmy już jakby krok do przodu, czyli jesteśmy już w architekturze Haswell. Ten E3 to jak zgodnie z tym slajdem, on jest pozycjonowany najniżej, w sensie, że do rozwiązań takich small biznesowych, entry level serwerów, często malutkich, jeden góra, dwa u, jednosoketowych, gdzie ta wydajność nie jest sprawą najważniejszą. Tak, rynek SMB jest tutaj dobrym adresatem tychże rozwiązań opartych na tym procesorze, a jakby główny, najlepiej sprzedający się procesor w tej działce serwerowej to jest właśnie E5, czyli Xeon E5, w szczególności mam na myśli E5 2600. Jeszcze jest E5 2400, jest też E5 4600. Procesory z rodziny Xeon E5 skalują się do 4 procesorów w ramach jednego serwera. Przy czym najbardziej popularnym rozwiązaniem, najlepiej sprzedającym się są serwery dwuprocesorowe, w szczególności mam na myśli właśnie rodzinę E5 2600, serwery dwuprocesorowe oparte na tymże właśnie procesorze. E5 2600 V2 zadebiutował na rynku na jesieni, tak, to było jesienią ubiegłego roku. Z kolei w takiej kadencji okołorocznej, czyli pod koniec tego roku na jesień spodziewamy się jego następcy, czyli powinien zadebiutować Xeon E5 V3 w oparciu już o architekturę Haswell. Natomiast jeżeli chodzi o E7, V2 to jest stosunkowo najnowszy produkt w całej tej tutaj rodzinie, którą pokazuję. Zadebiutował w lutym tego roku. I to jest w przeciwieństwie do dwóch poprzednich modeli, o których mówiłem, czyli do E3, do E5, E7 pozycjonuje się do rozwiązań mission critical, czyli tych, gdzie sprawa również wydajności, ale też dostępności, bezpieczeństwa, niezawodności, skalowalności jest sprawą najważniejszą, kluczową sprawą, czyli duże systemy typu BI, data warehouse, duża wirtualizacja, dużo to mam na myśli taka, gdzie na jednej maszynie chodzi od kilkudziesięciu do kilkuset serwerków maszyn wirtualnych na jednym serwerze fizycznym, również do high performance computingu. Wrócę jeszcze do E5. E5 z kolei jest pozycjonowana do tych typowych zastosowań współczesnego IT, czyli ogromna większość zastosowań, które sobie możemy wyobrazić, począwszy od web serwerów, poprzez jakieś systemy kolaboracji, poczty, czyli exchange. Ogromna większość typowych zastosowań IT to jest, pokrywają ją serwery oparte o Xeona E5, a w szczególności E5 2600. I właśnie E7 i E5, a dodam jeszcze, że E7 skaluje się do 8 procesorów w jednym serwerze, to są te dwie rodziny, którymi staramy się konkurować z naszymi partnerami, którzy produkują serwery w oparciu o architekturę RISC. Przy czym tutaj pewnie rozczaruję część z Państwa, dzisiaj w tej prezentacji nie będzie z mojej strony żadnych odniesień do ostatnich announcementów. Mam na myśli IBM-a, czyli do Power 8 i do inicjatywy Open Power. Nie będę się do tego w żaden sposób odnosił. Niemniej E7 V2 jest tym procesorem, gdzie w segmencie serwerów czterosoketowych konkurujemy z IBM-em i nie tylko z IBM-em, z innymi również dosyć skutecznie, podkreślę skutecznie.
konkurujemy. To się przekłada oczywiście na udział w rynku. W tej chwili udział w rynku, jeżeli chodzi o wolumen sprzedawanych serwerów architektury x86, która de facto stała się standardem współczesnego data center, to jest udział na poziomie około 80%. Również jeżeli chodzi o przychody generowane przez ten sprzedaż, czyli revenue, ten punkt przecięcia między riskami, mainframe'ami a architekturą x86 nastąpił już też jakiś czas temu. Trend jest korzystny dla nas i architektura x86 pod tym względem również jest architekturą dominującą we współczesnym data center. Gwoli jeszcze takiej dokładności i takich podstawowych parametrów tych procesorów wspomnę tylko, że E5, procesor Xeon E5 V2, mam na myśli w szczególności 2600 V2, to jest procesor, który ma w sobie do 12 rdzeni i do 30 MB cache'u ostatniego poziomu i potrafi zaadresować do 1,5 terabajta pamięci RAM w serwerze dwuprocesorowym. Natomiast E7 to jest procesor, E7 V2 to jest procesor, który ma w sobie do 15 rdzeni i do 37,5 MB cache'u ostatniego poziomu i potrafi, tutaj skalowalność już jest dużo wyższa i potrafi obsadzić, zaadresować w serwerze czterosoketowym 6 TB RAMu, a w serwerze 8-procesorowym do 12 TB RAMu, co w sposób bardzo realny pozwala myśleć o tym i stosować go w zaawansowanych systemach typu in-memory analytics, czyli bądź też in-memory database, gdzie całe przetwarzanie bądź też cała baza danych znajduje się w pamięci RAM serwera. Sieciówka. Ja już mówiłem, że jesteśmy numer jeden w sieciówce, że sprzedaliśmy 600 milionów portów internetowych. Mamy switche, mamy karty sieciowe w swojej ofercie. Mamy karty sieciowe brandowane logo Intela, jak też nasi partnerzy, czyli HP i no nie chcę tutaj, niepotrzebnie wymieniałem HP, cała ta reszta, Dell, HP i inni produkują karty, które OEMują po prostu. Nasze karty oparte na naszych kontrolerach, na kontrolerach 82599, na kontrolerze i350, na kontrolerze x540, x520 i brandują je po prostu swoim logo. Natomiast są też na rynku w dystrybucji dostępne karty jakby typowo intelowe. Mamy zarówno karty dedykowane do design blade'owych, jak i do serwerów rack mounted, na jakich kontrolerach są oparte. Już wspomniałem, ciekawostka jest taka, że Intel jest pierwszą firmą w branży, która opatentowała, wyprodukowała kartę LOM, czyli LAN on Motherboard, 10 gigabitów na sekundę. Jako LAN on Motherboard, powtarzam, czyli zintegrowaną z płytą główną. Taka ciekawostka jeszcze jedna jest taka, że nasi partnerzy, którzy produkują karty sieciowe w oparciu o nasze chipsety, często robią takie dziwne, w moim przekonaniu dziwne, pozycjonowanie tych kart sieciowych, to znaczy nasz chipset oferuje pewien zakres funkcjonalności, pełen zakres funkcjonalności, niech to będzie właśnie wsparcie dla wirtualizacji sprzętowej, w szczególności mam na myśli VMDQ, SRIOV, jak i offloading iSCSI, Fiber Channel over Ethernet, plus cały szereg innych funkcjonalności. I my, gdy produkujemy naszą kartę sieciową, to by default firmware, który do tej karty jest wypuszczany, sterownik, pozwala wykorzystać wszystkie możliwości, które oferuje dana platforma sprzętowa. Natomiast spotkałem się z takimi przypadkami wśród naszych partnerów, gdy karta sieciowa oparta na tym samym chipsecie, co nasza, gdzie nasza oferuje pełen zakres funkcjonalności, w przypadku tego partnera, nie wymienię akurat, o którego chodziło, firmware sztucznie ścinał pewne funkcjonalności, one po prostu nie były oferowane, mimo że sprzętowo byłoby to spokojnie do zrobienia, nasza karta na przykład to obsługuje, oparta na tym samym chipsecie. Także partnerzy stosują takie dziwne gry, no ale to jest jakby chyba powód, który za tym stoi, jest czysto biznesowy, który ma służyć pozycjonowaniu tych kart, czy takich stopniowaniu ich funkcjonalności, a co za tym idzie oczywiście też ceny. Dyski SSD. Ja już wspomniałem, że są trzy takie, w tej chwili dostępne są trzy podstawowe modele, czyli S3500, S3700. Te dwa są oparte na interfejsie SATA oraz jeden dysk oparty na interfejsie PCI Express, czyli nic innego, jak widać na tym slajdzie, taka karta wkładana po prostu w slot PCI Express. To jest model akurat 910. Na roadmapie, mogę Państwu powiedzieć, to nie jest chyba wielka tajemnica, w Q2 pokażą się następne modele, które będą kontynuatorami tychże modeli, czyli będzie model P3500, P3600, P3700. Nazwa też coś sugeruje, to P z przodu sugeruje, że będą to dyski oparte o interfejs PCI Express. W ogóle jest taki trend, który Intel, ale nie tylko Intel, Samsung też, Intel między innymi odnotowaliśmy. Mianowicie twierdzimy, że udział dysków opartych o interfejs SATA, bądź też SAS, ale SATA w szczególności będzie malał na korzyść tych opartych nawet nie tyle o interfejs PCI Express, tak jak tutaj, czyli nie ta karta, która notabene oferuje dużo wyższą wydajność i przepustowość niż zwykłe SATA,
ale idzie to w kierunku interfejsu, który nazywa się NVMe Express. Na pewno większość z Państwa zna doskonale ten standard. NVMe Express, w skrócie NVMe, jest standardem, który jest opracowywany przy dużym udziale Intela, kilku innych firm w pewnym konsorcjum. Przewidujemy, że w ciągu kilku lat interfejs NVMe Express stanie się standardowym interfejsem dysków twardych. Ma to oczywiście służyć zwiększaniu wydajności. Ma wyeliminować opóźnienia, które wprowadza kontroler dysku, nie wiem, sterownik, czy sama magistrala, ale wreszcie PCI Express wprowadza też pewne opóźnienia w transferze danych. Więc te opóźnienia staramy się maksymalnie wyeliminować i zbliżyć ten dysk twardy maksymalnie do procesora. W sensie takim troszeczkę mówię układu logicznego, zbliżyć go maksymalnie do procesora i wyeliminować te czynniki, które są pomiędzy dyskiem a jednostką przetwarzającą. Dlatego uważamy, i tak się zapewne stanie, że NVMe Express będzie wkrótce standardem obowiązującym. Krótkie porównanie tych dysków. Ja wspomniałem, że 910 oferuje dużo wyższą wydajność, ale też oczywiście wyższą cenę. To jest dysk SSD, który oferuje wydajność przy sekwencyjnym odczycie na poziomie 2 GB na sekundę, przy sekwencyjnym zapisie na poziomie 1 GB na sekundę i 180 tysięcy IOPS-ów przy losowym odczycie, 790 przy zapisie. To są parametry, które jeszcze kilka lat temu oferowała średniej klasy macierz, taka midrange'owa. Dzisiaj tego typu parametry udaje nam się uzyskać już z jednego dysku SSD. S3700, S3500 oczywiście oferują odpowiednio niższe parametry. Ta wydajność jest na poziomie 500 MB przy odczycie, 460 przy zapisie. Przy S3500 jest to jeszcze niższa wydajność. Natomiast fajną rzeczą jest, że są dwie fajne rzeczy. Mianowicie to, że te dyski mają sprzętowo zaimplementowany mechanizm szyfracji w postaci algorytmu AES 256 bit. I co jest jeszcze ciekawe, my na te dyski dajemy 5 lat gwarancji. Z wyjątkiem tego 3500, tu jest troszeczkę inaczej, ale mam na myśli tutaj 910 i 3700, dajemy na niego 5 lat gwarancji przy takim założeniu, że cała pojemność tego dysku może być każdego dnia nadpisana w całości 10-krotnie. Czyli biorąc pod uwagę tak duże natężenie ruchu I.O., przy takim parametrze mimo wszystko dajemy na niego 5 lat gwarancji. Przy S3500 dajemy też 5 lat gwarancji, ale już nie dajemy tej pewności, że tak duża, przy tak dużym obciążeniu, że tak duża ilość danych będzie mogła być na niego zapisana, to w tym przypadku tego dysku jest to maksymalnie 450 terabajtów dla dysku 800 giga przy całym cyklu jego życia. Proszę zauważyć, są dostępne dyski w różnych rozmiarach, od 1,8 do 2,5 cala i w różnych pojemnościach do 800 gigabajtów włącznie. Na roadmapie są dyski 1,2, 1,6 terabajta, one się pojawią jeszcze w tym roku. Takie klamra, która spina to, co powiedziałem przed chwilą. No, oczywiście uważamy, no jasne, że tak uważamy, jakże inaczej moglibyśmy uważać, że platforma zbalansowana w naszym rozumieniu to jest taka, która wykorzystuje jak najwięcej komponentów pochodzących od jednego producenta, w tym przypadku oczywiście od nas, od Intela. Czyli bazą jest procesor Intel Xeon, ale obok niego dobrze by było, gdyby znalazły się nasze dyski SSD i nasza sieciówka, nasze karty sieciowe 10 GB. Teraz dlaczego? No, odpowiedź jest trywialna, ale no podam chociażby taki przykład, że procesory oferują pewne funkcjonalności, które są zaszyte w sprzęcie. Przykładem niech będzie taka technologia, która nazywa się Data Direct I/O, która służy do po prostu przyspieszenia transmisji pomiędzy kartą a procesorem. No i oczywiście uważamy, że w przypadku komponentów pochodzących od jednego producenta, w tym przypadku od Intela, ten balans i tuning wydajności będzie najkorzystniejszy właśnie w porównaniu z innymi kombinacjami. No i Państwo teraz doskonale zauważyliście, że przeszedłem do drugiej części mojej prezentacji, w której chciałbym opowiedzieć kilka zdań na temat podejścia strategii Intela wobec rozwiązań open source'owych. Jak my się w tym odnajdujemy, jak się angażujemy w tego typu projekty i co mamy do zaoferowania jako Intel. Intel, jakby pozycja Intela jest zdeterminowana oczywiście w dużej mierze przez to, jaką firmą jesteśmy i przez nasze portfolio produktowe. Czyli w naszym najlepiej pojętym interesie, ale też w interesie przede wszystkim naszych klientów jest to, abyśmy pracowali, byli tym dostawcą platformy sprzętowej i angażowali się we współpracę z maksymalnie dużą ilością partnerów, rozwijając na sposób tak zwany ekosystem, tak? Czyli rozwijając dostępność rozwiązań różnych producentów opartych na różnych systemach operacyjnych. Ponieważ jakby korzyścią pozycji klienta jest to, że klient może mieć różne preferencje, różne wymagania. Natomiast naszą jakby korzyścią i naszym zadaniem jest zapewnić dostępność tego wyboru, tak? Czyli dostępność wyboru różnych platform sprzętowych i różnych rozwiązań software'owych. I to jest taka naturalna pozycja, w której Intel się znajduje. W centrum współpracujemy ze wszystkimi partnerami wymienionymi dookoła, a tak naprawdę z dużo większą liczbą partnerów angażujemy się w rozmaite
w rozmaite projekty, przedsięwzięcia. I robimy to na zasadzie czterech takich głównych aktywności. Ja sobie tak jak na tym slajdzie uporządkowałem, że chcemy być postrzegani i angażujemy się jako innowator technologiczny, czyli po angielsku ładnie sobie to napisałem, technology integrator. To, o czym wspomniałem przed chwilą, jako ten motor napędowy ekosystemu, czyli ekosystem builder w tym przypadku, jako project contributor, czyli firma, która kontrybuje w postaci gotowego kodu do projektów open source'owych. To się dzieje na dosyć dużą skalę w przypadku Intela. No i wreszcie jesteśmy firmą o bardzo dobrej i stabilnej pozycji finansowej, przez co daje nam to możliwość wspierania inicjatyw projektów open source'owych konkretnymi funduszami, co też robimy oczywiście. I teraz jeszcze raz od początku. Jako technologia innowator, czyli ten innowator technologiczny, nie lubię tej mojej nowomowy, taki angielsko-polski, innowator technologiczny, może będzie dobrze, działamy jako tak zwany inkubator nowych technologii, czyli w naszych laboratoriach powstają nowe funkcjonalności, nowe technologie, które później bardzo często są wykorzystywane również w rozwiązaniach open source'owych. Tutaj dobrym przykładem jest właśnie wirtualizacja czy nasza wbudowana grafika. Innym przykładem może być LBS, czyli Location Based Services. To są takie nowe technologie, o których teraz nie będę więcej mówił, stosowane w rozwiązaniach typu Business Client. Czy też na przykład WiDi, Wireless Display. Tych technologii jest cały szereg, dziesiątki bądź też nawet setki. One dojrzewają w naszych labach. Cykl dojrzewania ich trwa wiele lat, zanim one się pojawią na rynku i część z nich jest później zaciągana, stosowana w rozwiązaniach open source'owych. Dalej, jesteśmy wynalazcą, czyli patentujemy nowe rozwiązania, pracujemy przy opracowywaniu i wdrażaniu nowych standardów. Takim przykładem akurat, który wymieniłem na tym slajdzie, może być Thunderbolt, czy nasz bardzo duży, znaczący udział w rozwoju standardu USB, czy też w sumie nie mamy udziału w rozwoju technologii InfiniBand. Ten udział nasz jeszcze wzrósł po wspomnianym przeze mnie wcześniej zakupieniu części firmy Qlogic. Angażujemy się też finansowo, ale nie tylko finansowo, ogólnie wspieramy działalność instytucji naukowych, środowisk akademickich oraz na naszych portalach udostępniamy pełną dokumentację, case study, często też SDK, kody źródłowe dotyczącą opatentowanych przez nas technologii. W ogóle na marginesie trzeba powiedzieć, że Intel jest ogromnym, z racji naszej platformy sprzętowej, czyli x86, która w naturalny sposób jakby to implikuje, jest ogromnym zwolennikiem rozwiązań otwartych. My konkurujemy, w naturalny sposób konkurujemy z rozwiązaniami zamkniętymi, czyli firm, które często bazują na architekturach konkurencyjnych, czy to RISC, czy mainframe'owych, które w pewien sposób zamykają klienta i nie dają takiej możliwości modyfikacji, rozbudowy, kustomizacji środowisk. W sposób naturalny Intel zawsze wspierał środowiska otwarte. Jako ekosystem builder, to co wspomniałem, jesteśmy dostawcą platformy sprzętowej, czyli tej bazy, tej podstawy, na której to wszystko działa, narzędzi i oprogramowania, w szczególności mam na myśli nasze kompilatory, które oczywiście nie są darmowe, no ale nie jest powiedziane, że wszystko, co ma związek z open source, musi być darmowe. Takiej zasady przecież nie ma. Doskonałe narzędzie musi kosztować, bo kosztowało sporo wysiłku pracy naszych programistów. Angażujemy się w działalność, jesteśmy często jej trzonami organizacji, firm czy też konsorcjów zajmujących się opracowywaniem nowych technologii, nowych standardów w zakresie zarówno hardware'u, jak i software'u. Oczywiście jesteśmy istotnym członkiem w Linux Foundation, w IEE, w Open Data Center Alliance, w W3C, czy taki fajna inicjatywa nazywa się Genivi, która służy do rozwoju produkcji systemów tzw. infotainment w samochodach. Tutaj współpracuję m.in. z BMW, ale też z wieloma innymi markami. A w zakresie hardware'u bardzo istotny wpływ na rozwój PCI Express mamy na standard USB i na cały szereg innych standardów. O Thunderbolcie już wspomniałem, o InfiniBandzie wspomniałem, czyli to, że pracujemy nad rozwojem, produkcją, definiowaniem tychże standardów pozwala nam później w sprawny, istotny, szybki sposób inkorporować, wciągać je do naszych produktów. Wreszcie w warstwie software'owej współpracujemy, mamy dedykowane teamy inżynierów, których zadaniem jest współpracować blisko z producentami oprogramowania bądź też systemów operacyjnych, czyli z Red Hatem, z Novellem czy z Canonical. Cały szereg innych producentów mógłbym tutaj wymienić, gdzie my też kontrybujemy w postaci gotowego kodu. Zadaniem jest często, zadania są różne, ale najczęściej jest to optymalizacja rozwiązań danego producenta pod kątem wykorzystania możliwości sprzętowych, jakie oferuje nasz procesor bądź nasze komponenty. Albo z drugiej strony, drugie podejście. Kontrybujemy też w postaci kodu do takich rozwiązań, które pozwalają nam stawiać się w postaci takiej vendor neutral, vendor agnostic. Dobrym przykładem tutaj jest właśnie OpenStack,
czy też Apache Hadoop, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy własną dystrybucję Apache Hadoopa, czy też Lasterfy System, to jest też kolejny dobry przykład, ale to nie jest tak, że myśmy wzięli część kodu, bo mogliśmy, bo Intel jest członkiem Apache Software Foundation i zrobiliśmy z tego produkt komercyjny, to nie o to chodzi. Owszem, myśmy zrobili z tego produkt komercyjny, ale to polegało na tym, że dodaliśmy do niego własne elementy związane z zarządzaniem tą platformą, ale oprócz tego społeczeństwo Open Source Community skorzystało na tym, że w postaci otwartego kodu też kontrybuowaliśmy do tej ciągle dostępnej otwartej dystrybucji frameworka właśnie Apache Hadoop. Także tutaj jakby to jest sytuacja typu win-win, obie strony skorzystały. My mamy gotowy produkt komercyjny, a wersja open source'owa też skorzystała na tym, że do znacznej części tych klocków, z których składa się framework Apache Hadoop, dołożyliśmy nasz kod, którego zadanie było nic innego jak optymalizacja tego kodu na architekturę x86. Podobnie właśnie jest w przypadku Lasterfy System i tak dalej. To jest, tak powtarzam, to są sytuacje, w której wygrane są obie strony, czyli klient i my. Jako project contributor, kontynuując ten wątek, jesteśmy numerem 2, jeżeli chodzi o kontrybucję kodu, o wkład kodu do jądra systemu Linux. Te liczby, one się trochę wahają. Ja sprawdzałem wczoraj najnowsze dane, ciągle jesteśmy numerem 2, chociaż te procenty się tam minimalnie wahnęły, natomiast jesteśmy ciągle numerem 2. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład wkład nasz do kodu Androida, tutaj jesteśmy numerem 3. Co też jest jakby dosyć dobrą pozycją. Nasze zaangażowanie w różne produkty różni się. Mamy takie projekty w lewej dolnej części tego slajdu, Państwo widzą, gdzie angażujemy się w ogromnej większości, gdzie nasze zaangażowanie w kod, w produkcję kodów, w robienie kodu sięga 90%. Są oczywiście projekty, gdzie jesteśmy mniej zaangażowani, takim no chociażby jak Qt, czy KVM, czy Linux Kernel, gdzie mimo, że w przypadku Linux Kernela jesteśmy jakby numerem 2, jeżeli chodzi o naszą kontrybucję, ale w porównaniu z innymi naszymi projektami, w które się angażują nasi programiści, jest to udział znacznie niższy. Kolejna ciekawa rzecz, że projekty, w które się angażujemy, są na różnych poziomach tej warstwy software'owej, czyli począwszy od tej warstwy najniższej, od driverów, chociażby grafiki, czy różnych innych, poprzez warstwę middleware'ową, cały ten middleware, poprzez bardzo wyspecjalizowane projekty, które się skupiają na konkretnych zastosowaniach. Tutaj akurat jako przykład podałem Project Yocto czy OpenStack. Pierwszy z nich służy, wiadomo, do krojenia dystrybucji jądra i dystrybucji Linuxa na miarę i tak, żeby on się zmieścił w systemach typu embedded, tam gdzie jest dosyć mała ilość pamięci mała ilość dostępnej pamięci, tak? Czyli to musi być skrojone dokładnie na miarę, ani grama więcej niż jest potrzebne. No i wreszcie Hadoop, czyli dystrybucja, framework służąca do przetwarzania i analizy danych typu Big Data. No i na końcu właśnie funding support, czyli to, co wspomniałem. Jesteśmy firmą o dosyć fajnej płynności, stabilnej pozycji finansowej i nie, ten kryzys może też nas dotknął, ale nie w tym stopniu, żebyśmy nie mogli wspierać sporymi sumami projektów, które nas interesują i to wspieranie jest jakby w różny sposób się odbywa, poprzez inwestycje, gdzie kupujemy w całości firmy, które produkują software oparty często właśnie o open source. Jest taka firma wyodrębniona z Intela, to nazywa się Intel Capital, którego zadaniem Intel Capital jest właśnie wynajdowanie takich perełek, inwestowanie w te firmy, jeżeli uważamy, że jest jakaś ciekawa technologia, która może zaowocować w przyszłości fajnym produktem, to inwestujemy w to i później albo stworzymy z tego własny produkt, albo po rozwinięciu, zainwestowaniu w taką firmę, później odsprzedajemy to dalej z zyskiem. Dosyć istotne kwoty inwestujemy też w centra technologiczne i w środowiska uniwersyteckie. W ciągu ostatnich 5 lat zainwestowaliśmy ponad 100 milionów dolarów na różnego rodzaju aktywności, projekty wywodzące się albo właśnie ze środowisk uniwersyteckich, albo bezpośrednio w naszym OTC, czyli Open Source Technology Center. I angażujemy się też poprzez Linux Foundation w rozmaite inne produkty. Kontrybujemy tutaj w postaci kwot konkretnych. Jest to również wsparcie finansowe. Aha, jeszcze nie powiedziałem o tym, co jest jasne, że jako firma, która stawia na Linuxa, tak, która bierze udział w rozwoju Linuxa, jądra Linuxa, jesteśmy obecnie z samego początku, czyli od 1991 roku, kiedy to Linus Torvalds ogłosił pokazał światu pierwsze jądro i od tego czasu aż do dzisiaj Intel Architecture x86 jest platformą najbardziej popularną, jeżeli chodzi o zastosowania dla systemu Linux. Projekty, w które się angażujemy również, mają to do siebie,
że jesteśmy w nich albo głównym czynnikiem koordynującym, scalającym i prowadzącym dany projekt, przykładem może być tu BlueZet czy Connection Manager albo X-Graphics, albo mamy takie projekty, w których nasi inżynierowie po prostu angażują się w community, w społeczeństwo i są, nadzorują pracę nad danym pod projektem, tak? W ramach jednej dużego projektu. Nasi inżynierowie pracują i kontrybują w ramach konkretnego podprojektu. Tych projektów jest cały szereg, mnóstwo, jest ich ponad 100. Przy czym, co jest bardzo ciekawe, jest tak, że na przykład kernel czy bluffów, jest tak, że jeden projekt ma wpływ i zostaje później adoptowany w wielu różnych systemach operacyjnych. Zatem ci wszyscy producenci tych systemów operacyjnych, począwszy od Google, poprzez Red Hata i tak dalej, są, jak są żywotnie zainteresowani również partycypowaniem, udziałem w tychże projektach razem z nami, razem z Intelem. Te projekty przekładają się na konkretną wartość, mimo że są to projekty open source'owe, ale one się przekładają mimo wszystko na konkretną wartość, która w tym przypadku została wyliczona tak zwaną metodą COCOMO, nie mylić z innym COCOMO, bo to drugie raczej sprowadza się do szacowania zasobności portfelu klienta, ale tutaj się szacuje to jako stopień złożoności projektu liczony w osobodniach w przeliczeniu na złotówki bądź też dolary w tym przypadku. Czyli tutaj najbardziej jakby kosztowne, najbardziej drogie projekty, które w tej chwili się toczą w open source, zostały wymienione. Na tym slajdzie w znacznej części w nich, jeżeli nie we wszystkich, bardzo mocno zaangażowany jest Intel. Skoro mowa o pieniądzach, bo tak jak wspomniałem wcześniej, open source nie oznacza za darmo. To nie jest sama idea. Owszem, to jest idea, ale przecież z idei też można żyć. Z idei można zrobić fajny biznes. Czyli open source ma za zadanie dać pewną przewagę konkurencyjną firmom i klientom, którzy postawili na rdzenia open source'owe. Czyli przede wszystkim korzyścią, którą ma odnieść klient, jest szybsza innowacja. Armia utalentowanych programistów pracujących danym projektem gwarantuje, że te produkty będą powstawać szybciej, czyli też ten time to market będzie znacznie szybszy. Pozwala też to produkować produkty, rozwiązania wyspecjalizowane pod kątem konkretnych zastosowań, pod kątem konkretnych rynków, co powoduje z kolei możliwość wygenerowania większego przychodu. I to chyba, i wreszcie czynnik chyba najważniejszy, czyli stosowanie open source'owych rozwiązań w połączeniu z naszą platformą gwarantuje redukcję kosztów. I to jest chyba właśnie ten czynnik, moim zdaniem, jeden z najistotniejszych, ponieważ koszty w projektach tego typu kształtują się tak jak na tym slajdzie. Te dane może nie są najnowsze, bo one pochodzą z 2012 roku, ale tu również sprawdziłem wczoraj, że ten trend się nie zmienia. Ten trend jest stały. Proszę zauważyć, co jest charakterystyczne, że ten rynek według tych szacunków ma w 2015 roku osiągnąć wielkość 60 milionów dolarów. Czyli mimo tego, że stosowanie rozwiązań open source na naszej platformie pozwala redukować koszty, mimo wszystko jest to rynek ciągle rosnący. To jest de facto dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość, że rynek ciągle rośnie, ale jest tu też jedna charakterystyczna rzecz na tym slajdzie. Mianowicie proszę zauważyć znowu to, że w całości rozwiązania, w całości projektu zwykle jest tak, że baza sprzętowa, która jest na samej górze tym kolorem, nie wiem, niebieskim, fioletowym, ja się na kolorach nie znam, pokazana i na samym dole system operacyjny Linux, proszę zauważyć, że te dwa czynniki ważą stosunkowo mało, niewiele w porównaniu z całością reszty tak zwanej. Gro pieniędzy, gro rynku leży w tej części związanej z oprogramowaniem właściwym, z developmentem aplikacji, z integracją i tak dalej, i tak dalej. To jest trend, który dotyczy nie tylko rozwiązań open source'owych, ale też komercyjnych, jak najbardziej enterprise'owych rozwiązań i to tylko potwierdza, że te dwie dziedziny między sobą niewiele się różnią. Ja powoli kończę, to jest przedostatni mój slajd, ponieważ zacząłem od spraw związanych z data center, od technologii Intela dedykowanych do data center. Chciałbym na koniec jeszcze podkreślić, jak dużą wartość daną Linux daje, jak jest postrzegany w rozwiązaniach data center. I jak to się przekłada na klientów, jak klienci to odbierają i na decyzje klientów, jak to się przekłada. Otóż 90% rozwiązań chmurowych Amazona w tej chwili jest oparte na Linuxie i 70% firm decyduje się również na wybór systemu Linux jako bazę dla rozwiązań typu private cloud. Proszę sobie wyobrazić, że w systemach typu carrier grade, czyli tych, gdzie stosowanych na przykład w telekomunikacji, gdzie niezawodność, dostępność jest sprawą najważniejszą, czynnikiem najważniejszym, Linux urósł od zera do ponad 50% w ciągu ostatnich 10 lat. W high performance computingu podobnie, od zera do ponad 90% w ciągu 10 lat. Większość studiów animacyjnych, które produkują hity typu Toy Story czy Avatar i cały szereg innych filmów opartych na efektach specjalnych i animacjach wykorzystuje rozwiązania
oparte na systemach typu Linux. Wreszcie Linux obok Windowsa serwer 2008-2012 potrafi w sposób najlepszy wykorzystać właśnie te cechy funkcjonalności zaszyte w Krzemie, w procesorze Xeon E7, które gwarantują wysoką dostępność i niezawodność tejże platformy. W szczególności mam na myśli dystrybucję Red Hat Enterprise Linux od wersji 6 wzwyż i SUSE od 11, Service Pack 1 wzwyż. Te dystrybucje jakby przodują obok Windowsa serwera w wykorzystaniu technologii zaszytej w naszym procesorze, której zadaniem jest właśnie pozycjonowanie tego do rynku mission critical. Na samo zakończenie, zachęcam Państwa do odwiedzania portalu intel.com/open-source. Tam znajdą Państwo mnóstwo narzędzi i darmowych, i odnośników do tych niedarmowych, fora dyskusyjne, na których można wymieniać pomysły i zdobyć całkiem sporą wiedzę na temat pewnych rozwiązań, architektury referencyjne, white papery, blue papery, cały szereg szkoleń, cały zbiór worek duży worek dokumentacji technicznej i wreszcie opis pewnych programów, które Intel wdraża, aby zachęcić deweloperów software'u do rejestrowania się na naszych stronach, korzystania z pewnych narzędzi SDK i innych tego typu, które wymagają rejestracji. Wszystkie te programy są opisane, jak się do nich zarejestrować właśnie na stronie intel.com/open-source. Ja na tym w momencie dziękuję, bo mi się czas skończył. Jest jeszcze drugi portal, też nasz, w cudzysłowie nasz, do którego odwiedzenia zachęcam. Nazywa się 01.org. To jest również bardzo ciekawy portal opisujący zaangażowanie Intela w rozwiązania open source. Dziękuję bardzo.